mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak, a to program Mówiąc Krótko. Program o książkach dla koneserów dobrej literatury katolickiej i nie tylko katolickiej. Dzisiaj chciałbym się z Państwem podzielić wiadomością o dwóch nowościach wydawniczych, z których bardzo, ale to naprawdę bardzo się cieszę. Pierwsza to najnowsza książka, albo jedna z najnowszych książek Fundacji Rosa Mystyka pod tytułem O rozpoznawaniu duchów kardynała Jana Bony. Jest to traktat z XVII wieku w przekładzie księdza doktora Jana Bernackiego i ze wstępem ojca Jana Pawła Strumiłowskiego. I we wstępie ojciec Jan Strumiłowski pisze między innymi tak. Współczesność jedynie w swoim mniemaniu jest światła i pełna wiedzy. Jednak jeśli chodzi o sprawy ducha, to wydaje się, że jest wyjątkowo pogubiona. Jeśli żyjemy w czasach, w których na polu społecznym toczą się zażarte debaty na temat tego, czy każde życie zasługuje na ochronę, to oznacza, że absolutnie zatraciliśmy zmysł duchowego rozeznawania. Jest tak po części dlatego, że postmodernizm to epoka, która na piedestale stawia ludzkie ja i je czyni miarą wszystkiego. Subiektywizm ceni się bardziej niż prawdę obiektywną. Jak więc w takim klimacie znaleźć właściwą miarę prawdy najwyższej? Z drugiej zaś strony współczesność, która stawia na chwilowe, subiektywne uczucia, która jest sekularyzowana i wyzbyta pierwiastka nadprzyrodzonego, jest również bardzo dynamiczna. Ogrom nowych zjawisk i idei wręcz nas zalewa. W perspektywie chrześcijańskiej one wszystkie domagają się rozeznania. Zatem świat stawia przed nami coraz większą potrzebę rozeznawania, jednocześnie coraz bardziej pozbawiając nas narzędzi umożliwiających rozeznanie. I tak oto ojciec Strumiłowski dowodzi potrzeby wydania takiej książki w naszych czasach, jak to XVII-wieczne dzieło, ten XVII-wieczny traktat kardynała Jana Bony. Z pewnością jest to książka dla koneserów, ale także dla wszystkich interesujących się duchowością, mistyką i generalnie teologią. W tym traktacie znajdziemy oczywiście, jak głosi tytuł, rozważania o rozpoznawaniu duchów. Ale by odpowiedzieć na pytanie, jak rozpoznawać duchy, trzeba też wiedzieć, co to jest duch, jakie są kategorie duchów, co to jest duch Boży, co to są poruszenia ducha Bożego, dowiedzieć się o duchu szatańskim, a także na przykład o widzeniach i zjawieniach, snach prorockich, darze prorokowania i tym podobnych. O tym we wszystkim możemy dowiedzieć się z tego klasycznego dzieła. Ukazanie się tej książki cieszy mnie nie tylko dlatego, że to poważna i potrzebna publikacja we współczesnych czasach zamętu, jak podkreśla ojciec Strumiłowski, ale także dlatego, że to już czwarta publikacja Fundacji Rosa Mystyka, nad którą patronat medialny, czy w zasadzie współpatronat medialny z innymi zacnymi instytucjami, objął program Mówiąc Krótko. Jestem z tego niezwykle dumny, dlatego też, że jest to literatura ambitna, literatura nietuzinkowa. I przypomnę jeszcze, że trzy poprzednie publikacje, nad którymi program Mówiąc Krótko objął patronat, to dziełko Doktryna Świętego Jana od Krzyża Giovanniego Battisty Scaramelliego, nowe, poszerzone wydanie znakomitej książeczki ojca Wawrzyńca Marii Waszkiewicza Czyńcie cokolwiek wam powie oraz książka Krystiana Kratiuka W sercu matki, która zawiera trzy rozmowy z sześcioma duchownymi.
O tych dwóch książkach można się dowiedzieć więcej z nie tylko programu Mówiąc Krótko, ale także z programu BookTube na kanale PCH24TV. O tych dwóch książkach ciągle mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w programie, czy to Mówiąc Krótko, czy w programie BookTube powiedzieć więcej. Jeśli ktoś szuka niebanalnego prezentu na Świętego Mikołaja czy na Boże Narodzenie dla osób myślących i wierzących, to może warto wziąć pod uwagę te publikacje. Na mojej stronie autorskiej można znaleźć w bocznej zakładce linki do księgarni, gdzie te książki można kupić. Trzeba kliknąć na okładkę wybranej publikacji. Tak, miał być to program o dwóch nowościach wydawniczych, a już się zrobił odcinek o czterech książkach, ale w dalszym ciągu jest to program o dwóch nowościach wydawniczych. Pierwsza, raz jeszcze, o rozpoznawaniu duchów kardynała Jana Bony, XVII-wieczny traktat, nad którym program, mówiąc krótko, objął patronat medialny. I druga rzecz, z której wydania bardzo się cieszę, aczkolwiek z publikacją tej książki nie mam kompletnie nic wspólnego, poza faktem, że już kiedyś miałem okazję ją przeczytać w oryginale, jest to bowiem rzecz amerykańskiego autora i miałem ogromną ochotę przetłumaczyć ją na język polski. Ale nie można wszystkiego przełożyć na polski, czym chciałoby się podzielić z polskim czytelnikiem. A poza tym sądzę, że pani Elżbieta Kopocz, która spolszczyła tę publikację, wywiązała się ze swojego zadania znakomicie i z pewnością dużo lepiej niż zrobiłbym to ja osobiście. Jest to książka, która wyszła niedawno, właśnie w listopadzie, książka Sama Guzmana, Katolicki Gentleman. Książka, którą gorąco polecam wszystkim mężczyznom. Książka, do której kupowania zachęcam wszystkie panie, kupować, dawać swoim mężom, narzeczonym, chłopakom, żeby zrozumieli, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną, a zwłaszcza katolickim gentlemanem. I naprawdę ogromnie się cieszę, że ta książka jest wreszcie dostępna po polsku, a teraz szybciutko tłumaczę dlaczego. Otóż pewną popularnością cieszy się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce John Eldridge, autor książki Dzikie Serce. Ta książka zwłaszcza tego autora ma swoich fanów, także fanów w Polsce. Nie wątpię, że różnym osobom z pewnością ta książka w jakiś sposób pomogła, ale ja osobiście tej książki bym nie rekomendował, nie polecał, gdyż mam różne do niej zastrzeżenia i wątpliwości. Polecałbym natomiast Katolickiego Gentlemana Sana Guzmana. I już wyjaśniam krótko dlaczego. Mianowicie mój główny zarzut wobec Johna Eldridge'a jest taki, że jest on protestantem. I nim się ktoś obruszy i oburzy, już wyjaśniam. Oznacza to, że jego wizja męskości, rozwoju duchowego mężczyzny jest po prostu niepełna. Niepełna. I dwie zasadnicze rzeczy. Pierwsza, brak wszystkich sakramentów u Johna Eldridge'a, a więc podstawowych takich sakramentów jak sakrament pokuty, sakrament Eucharystii. Bez tego naprawdę trudno mi wyobrazić sobie prawidłowy rozwój męskiej postawy i duchowości, nie tylko mężczyzny. I drugi zarzut to brak czci, jako u protestanta, brak czci dla Najświętszej Maryi Panny. Przed programem szybko przejrzałem jego książkę, nie znalazłem żadnych wzmianek o Matce Bożej. Nie pamiętam też czegoś takiego ze swojej lektury tej książki, czytałem ją parę lat temu. A cześć dla Matki Bożej, dla Panny Najświętszej jest kluczowa dla kształtowania prawidłowej postawy wobec kobiet, co między innymi podkreślał arcybiskup Fulton Sheen. I
To są dwa podstawowe mankamenty książki Johna Eldridge'a. A poza tym książka Katolicki Gentleman jest dużo, dużo lepsza pod względem literackim od książki Johna Eldridge'a. To prawdziwie męska proza, zwięzła, ale treściwa. I dlatego czytajcie Katolickiego Gentlemana Sama Guzmana, nie czytajcie Johna Eldridge'a. A jeśli już przeczytaliście Johna Eldridge'a, sięgnijcie po Katolickiego Gentlemana. Mam nadzieję, że ten odcinek, mówiąc krótko, nie był dzisiaj za długi. Jeśli mimo wszystko się Państwu spodobał, proszę o polubienie pod spodem. Jeśli generalnie podoba się Państwu to, co robię, proszę o subskrypcję, a także o udostępnianie tych odcinków, które przypadły Państwu do gustu na innych portalach społecznościowych. W ten sposób pomogą Państwo w rozwoju tego kanału, a zależy mi na promocji dobrej książki katolickiej, nie tylko katolickiej, także każdej takiej, w której można znaleźć piękną prawdę i dobro. Przypominam równocześnie, że można mnie obserwować na Instagramie, również jako program Mówiąc Krótko, a także bezpośrednio na mojej stronie autorskiej, zaś w każdy piątek na kanale PCH24TV na YouTube albo bezpośrednio na stronie pch24.pl można oglądać mój program BookTube. Program oczywiście również o książkach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem.